Wspomniałaś tutaj o dramach w internecie, że ty się jakby nie mieszasz w te dramy, a z dramami zawsze kojarzą mi się wszystkie federacje, między innymi Fame MMA. Czy w ogóle myślisz, że kiedy byśmy ciebie zobaczyli w klatce? No właśnie dlatego nie biorę w tym udziału. O, to jest idealna odpowiedź. Miałam już propozycję i nie czuję się jakby... Ale fizycznie, nie, czy właśnie kwestia dram? Nie, kwestia dram, konferencji, fizycznie mój trener od razu, jak dostałam propozycję, trener, z którym trenuję jakby na siłowni, mówi mi, że ty byś dała radę, że jakby na spokojnie, bo my, jakby ja lubię bardzo ćwiczyć. Myślę, że to też jakby pod względem sportowym to by była dla mnie super przygoda, te treningi i po prostu takie zaangażowanie się. Tak jak na przykład byłam w Tańcu z Gwiazdami, że po prostu przez 3 miesiące poświęciłam swój czas tylko na taniec i nie robiłam nic innego. Odcięłam się totalnie od całego innego świata, że tak powiem. Więc pod tym względem to by było fajne, ale jak myślę sobie o tych konferencjach, o fakcie tego, już nawet ostatecznie tej jakby walki, że nie wiem, poleciałaby jakaś krew i w ogóle, to dla mnie już jest za dużo. Tam już po prostu wchodzą potem, już wszystko się dzieje i nie.